Dzień dobry, witam serdecznie na czwartym, ostatnim dniu konferencji Projektowanie rozwiązań dla edukacji 2021. Widzę, że już troszkę nas się tu zgromadziło i ciągle dochodzą kolejni uczestnicy. Dajcie znać, czy to wasz pierwszy webinar z tej serii, czy jesteście może z nami już więcej razy. Jestem bardzo ciekawa, kto tutaj się dziś nam pojawił na żywo. Ja nazywam się Ewa Tomczak i jestem właścicielką marki Design Thinking w Szkole, a ta marka jest właśnie organizatorem niniejszej, dzisiejszej konferencji. Robimy to już po raz trzeci w tym roku, po raz drugi mamy patronat ministra edukacji i nauki, a za każdym razem w sumie mamy wspólny cel, bo zależy nam na tym, żeby na tej konferencji, na tym wydarzeniu pokazywać praktyczne ujęcie wykorzystania design thinking i innych zwinnych podejść na polu polskiej edukacji. Czyli rozglądamy się, kto robi coś u nas fajnego, zapraszamy go, żebyście wszyscy mogli jak najwięcej dobrych praktyk poznać, żebyście mogli też dowiedzieć się, jakie udało się już popełnić błędy i wyciągnąć wnioski również z cudzych działań. Zanim zaproszę naszych prelegentów, bo znowu mamy duet, będzie z nami Justyna i będzie z nami Jarek, chciałabym powiedzieć o trzech organizacyjnych kwestiach. Pierwszą kwestią to jest podziękowanie dla naszego partnera technologicznego, czyli dla Click Meeting. Już po raz trzeci to jest platforma, z którą współpracujemy, no właśnie po raz trzeci, czyli od samego początku i dzięki nim możemy spotykać się tutaj w tak licznym gronie i w tak fajnych okolicznościach i zachęcam Was gorąco do tego, że jeżeli rozkminiacie jakąś inicjatywę online, do której szukacie takiej platformy, warto jest do nich się odezwać, są naprawdę otwarci na to, żeby współpracować. Druga kwestia to jest grupa dla uczestników. Właśnie wrzuciłam link na czat i jest on przypięty na górze czatu. Powstała na Facebooku grupa dla uczestników tej konferencji. Marek na inauguracyjnym spotkaniu mówił o tym, no online są fajne, ale nie ma kuluarów, brakuje mi tych spotkań przy kawce, wymiany takiej mniej oficjalnej, mniej formalnej pomysłów, doświadczeń. I stwierdziliśmy, no okej, dobra, no to zróbmy online'owe kuluary. I tak powstała grupa na Facebooku, więc jeżeli jeszcze Cię tam nie ma, koniecznie dołącz. Drugą wartością tej grupy, oprócz tego, że są tam pozostali uczestnicy konferencji, jest to, że to jest właśnie miejsce, w którym możesz mieć dostęp do nagrań ze wszystkich webinarów konferencyjnych. Ten dostęp masz bezpłatny do piątku w przyszłym tygodniu, to jest, jeśli dobrze kojarzę, 27 sierpnia, więc dołączaj koniecznie. I trzecia kwestia to zaświadczenia. Wiem, że część z Was jest zainteresowana tym, żeby takie zaświadczenie otrzymać, które będzie potwierdzało obecność na spotkaniu na żywo. Jak najbardziej będzie taka opcja. Na końcu naszego dzisiejszego spotkania, tak jak na poprzednich, będzie udostępniony link do formularza szybkich płatności, tak żeby takie zaświadczenie można było łatwo i szybko sobie zamówić. No i cóż, moi drodzy, organizacyjnie pogadałam, przywitałam Was serdecznie. Szkoda, że Was nie widzę, że nie widzę Waszych twarzy, nie widzę co teraz, gdzie jesteście i w jakich okolicznościach i co robicie, ale chciałabym zaprosić teraz na scenę tą online'ową naszych prelegentów, czyli Justynę Cholewińską i Jarosława Durszywicza. To jest, proszę Was, duet, który założył Fundację Szkoła Bez Ocen, a ta z kolei fundacja prowadzi Instytut Zwinnej Edukacji. I ta zwinność w edukacji jest właśnie tematem naszego bieżącego spotkania. Justyno, Jarosławie, zapraszam Was serdecznie. Witamy. Witamy, jesteśmy. No właśnie, tak jak... Witamy wszystkich, którzy są już i za chwilę dołączą. Justyna Cholewińska, Jarek Durszewicz. Tak jak Ewa powiedziała, Fundacja Szkoła Bez Ocen i Instytut Zwinnej Edukacji. Tak, chcemy dzisiaj z Wami wspólnie odpowiedzieć sobie na pytanie, zwinna edukacja, czyli właśnie jaka edukacja?
I ta prezentacja, która będzie się Wam wyświetlała, będzie prowadziła nas i Was razem z nami w kierunku tej zwinnej edukacji. Zatem, dziękując za zaproszenie, no zaczynamy. Zaczynamy właśnie jako Instytut Zwinnej Edukacji, bo tą przygodę ze zwinnością zaczęliśmy już dosyć dawno, 8 lat temu, i przez ten czas wypracowaliśmy takie sposoby na to, żeby teorię zwinną z biznesu przenieść do praktyki, do edukacji. I dzisiaj będziemy pokazywać właśnie to powiązanie tego, co jest w teorii, tym, w jaki sposób w praktyce możemy zwinność wykorzystać w edukacji, odpowiadając właśnie na to pytanie. Tak, i to jest ciekawe, że zarówno design thinking, jak i zwinność, czy agile, jakby to po angielsku powiedzieć, no to są te elementy, które są zaczerpnięte właśnie z biznesu, ale można powiedzieć z takich najnowszych czasów w tym biznesie. I właśnie do tego za chwilę nawiążemy. Ale chcielibyśmy też powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj we dwójkę, natomiast działamy zespołowo, bo promujemy pracę zespołową, i to nie jest pełny skład naszego zespołu, ale takim zdjęciem dysponowaliśmy. Stawiamy na pracę zespołową. Stawiamy na pracę zespołową i na to, żeby zespołowo dawać kompetencje innym szkołom, innym nauczycielom, innym też dyrektorom, bo wspomagamy też dyrektorów. Ale nie zatrzymujemy się na tym. My zajmujemy się tym, żeby dawać kompetencje, ale potem wdrażać zwinne zmiany w szkole. I to jest takim naszym głównym celem, żeby dzielić się tą wiedzą, ale pomagać w tym, żeby przejść taką transformację z tradycyjnej szkoły na zwinną organizację pracy szkoły. Tak, to taki powiew świeżości, który chcemy wnieść do polskiej szkoły. Zatem... Jeżeli szukasz inspiracji do zmiany. Tak, masz dosyć biurokracji, a wiemy, że większość na pewno ma dość biurokracji. Stawiasz na efektywność, efektywną organizację pracy szkoły i efekty w pracy nauczycieli. Tak, jeżeli w szkole, twojej organizacji stawiasz na relacje i zespół, to właśnie zwinność jest dla ciebie i ta zwinna organizacja pracy jest właśnie dla ciebie. I dodatkowo jesteś w dobrym miejscu i na dobrym wykładzie na tej konferencji, bo my to pokażemy. Tak, ale cała też konferencja pokazuje pewnie, że ta nowoczesność jest i konieczność zmiany szkoły jest no, koniecznością, która pojawia nam się w związku z tymi wyzwaniami, które nas otaczają. Bo taką alternatywą dla tego modelu szkoły, który widzicie po prawej stronie, modelu, z którym my nieustannie będziemy się zmierzać, czyli tego modelu pruskiego, gdzie można by powiedzieć jej symbolem są trzy rzędy ławek, dzieci siedzące jedno za drugim w krzesełkach, przy ławkach, i uczące się w ten sposób współpracy, no i oczywiście ten nauczyciel, który za katedrą stoi i przemawia po to, żeby wlać dzieciom do głowy coś, to ten model szkoły zupełnie nam nie odpowiada i my jakby zmieniając edukację, czy chcąc zmienić edukację... Chcemy innej szkoły. Chcemy innej szkoły, tej szkoły, którą symbolizuje ten slajd po lewej stronie, a on jest troszeczkę... związany z tym społeczeństwem cyfrowym, bo myśmy jakby wyrośli ze społeczeństwa już tego industrialnego, o którym mówi ta prawa strona, na rzecz tego społeczeństwa cyfrowego, na rzecz społeczeństwa, które no, opierając się na wiedzy, opierając się na nowych technologiach, ten świat postrzega zupełnie inaczej i ta szkoła właśnie w tym zmieniającym się świecie powinna być zupełnie inna, właśnie inna. No i
jakby tym naszym czasom, które nastały, można by przyporządkować taki model, który powstał już dość dawno, ale już w naszej rzeczywistości, w poprzednim wieku, w połowie poprzedniego wieku, a mianowicie model WUKA, który tłumacząc na polski oznacza zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność, czyli to, co w czym na pewno ten model, w którym niektóre szkoły jeszcze funkcjonują, się po prostu nie sprawdza. Tak, nie sprawdza się. To widzimy i jakby słyszymy na co dzień. I to, co nas spotkało w ostatnim czasie, czyli ta pandemia, jakby uwypukliła te problemy, które są tutaj jakby diagnozowane przez nas też. Jedna z pań pisze, że ta szkoła pruska na szczęście odchodzi, ale niestety jeszcze ta mentalność gdzieś tam z nami tej pruskiej szkoły jest. Ale w konfrontacji z tym współczesnym światem i właśnie tej zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności jesteśmy. Dokładnie, dlatego że w sumie nie wiemy nawet, co będzie jutro. Trudno nam planować na miesiąc, planować na rok, dlatego że to, co dzieje się w naszej rzeczywistości, która nas otacza, to jest zmienność i dosyć duża złożoność. Dodatkowo świat ten charakteryzuje także... przełączy nam się slajd, albo też nie, przełączy się niepewność tego, co może się po prostu zdarzyć. Czyli jest na tyle nieokreślona struktura tego, co się dzieje, że nie do końca wiemy, w którą stronę pójść i co mamy zrobić i też nie do końca rozumiemy, co może się zdarzyć. Tak, to wydaje się, że to są ogólniki, ale wystarczy spojrzeć za okno, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na świecie, wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się z klimatem i to może taka właśnie metafora tego zmieniającego się klimatu pokazuje niepewność jutra, ale wydaje się, że ta nasza szkoła utkwiła w jakiejś tam rzeczywistości, która no... wokół niej jakby się zmienia, ale szkoła nie jest samotną wyspą, szkoła nie jest czymś wyizolowanym, tylko jest tym, co jest tu i teraz i ta niepewność też towarzyszy szkole i ona nie może czuć się zupełnie jakby wyizolowana. Możemy też powiedzieć, że świat jest złożony, jest to wiele rzeczy, funkcji, działań, które musimy połączyć, żeby funkcjonować. Nie da się ustalić jakiegoś jednego schematu działania, bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ten świat się po prostu zmienia. Tak, i ta złożoność, też złożoność technologiczna, złożoność różnych zależności i strukturalnych, i infrastrukturalnych, i innych, powoduje, że musimy na szkołę też spojrzeć zupełnie inaczej. I ostatni element, w którym możemy się czuć trochę zagubieni, to niejednoznaczność. Nie wszystko, na co patrzymy, jest po prostu jednoznaczne. Nie każda droga doprowadzi nas do celu. Co wiąże się z poprzednimi elementami modelu WUKA? I tutaj dla szkoły, czy takim czytelnym wskaźnikiem, czy taką przestrogą dla szkół, która może nam się pojawić w dzisiejszych czasach, jest oczywiście zaczerpnięta ze zwinnej literatury przestroga Czerwonej Królowej. O co w tej przestrodze, czy czym jest ta przestroga? Otóż przestroga ta mówi o tym, że aby być na bieżąco, czy jakby nie zostać w tyle, to nie wystarczy pozostać w miejscu, tylko trzeba biec. Trzeba biec, żeby być w tym samym miejscu, żeby jakby nie zaistniało coś, co pozwoli na to, że będziemy z tyłu. Czyli musimy biec. Nie wystarczy iść, nie wystarczy stać w tym samym miejscu, tylko trzeba biec, żeby właśnie w tym samym miejscu być. I ta przestroga, myślę, że jest takim wyzwaniem dla szkół na ten czas, który jest gdzieś wokół nas i żeby odpowiedzieć na ten
zmieniający się świat. Ale w związku z tym świat stawia wyzwanie szkole. Wyzwania szkole, która do tego świata się musi po prostu dostosować i to, w jaki sposób funkcjonowała, nijak nie odpowiada na potrzeby tego zmieniającego świata. Ani struktura organizacji pracy szkoły, ani uczenia, ani to, w jaki sposób funkcjonuje zarządzanie zmianą. Dlatego z naszego punktu widzenia zwinność powinna pomagać szkole i odpowiadać na wyzwania, które się pojawiają tu i teraz w związku ze zmiennym i funkcjonującym teraz światem. Tak. I gdyby tak zdefiniować, czy próbować zdefiniować obszary w tej funkcjonującej na co dzień szkole, które stają się wyzwaniami, to definiujemy takie trzy obszary, czy też dostrzegamy takie trzy obszary, w których ta zmiana musi się zadziać i powinna się zadziać po to, aby właśnie szkoła była tą nowoczesną organizacją. I pierwszym takim wyzwaniem jest organizacja procesu uczenia się zgodnie z najnowszą wiedzą w taki sposób, żeby edukacja, którą prowadzimy, była po prostu efektywna. Dokładnie. Przecież wszyscy wiemy, że wykład jest najmniej takim czynnikiem, który w najmniejszym stopniu jest przyswajalny. Dzisiaj ze względu na to, że jesteśmy online, też jesteśmy mało przyswajalni, ale jest to jakby inna zupełnie sytuacja. Natomiast proces uczenia się opiera się na doświadczeniu przede wszystkim i spoglądając na nasze szkoły, czy odwołując się chociażby do tego, w jaki sposób te ławki są ustawione, to wiemy, że dominującym elementem funkcjonowania nauczycieli niestety jeszcze, chociaż wielu prób zmiany, jest to, że nauczyciel ex cathedra próbuje czegoś nauczyć dzieci. Ale nawet chodzi o to, że pomimo tego, że będąc na warsztatach, bo mówimy, że tutaj będziemy się odnosić bardzo mocno do praktyki, to chciałam zaznaczyć, że nawet podczas warsztatów, podczas których pracujemy z nauczycielami nad organizacją procesu uczenia, mamy takie doświadczenie, gdzie zliczamy czas aktywności i okazuje się, że bardzo często nauczyciele, pomimo tego, że stosują jakieś techniki sprzyjające, aktywne metody, to tak mocno angażują się w ten proces przekazania wiedzy, że poświęcają dużo więcej czasu na swoją aktywność, niż pozostawiają przestrzeni do pracy uczniów. Dla uczenia się uczniów. Mhm. No właśnie, i to drugie wyzwanie wiąże się nierozerwalnie z zarządzaniem szkołą i ze strukturą tego zarządzania, które funkcjonuje w dzisiejszej szkole. Przecież w dzisiejszej szkole mamy taki schemat, który został utrwalony ileś lat temu i mamy zespoły przedmiotowe, często jeszcze jest zespół kierowniczy, jeżeli jest to duża szkoła, jest dyrektor i jakby ten model, który mamy w tejże szkole, tylko pozornie odpowiada na wyzwanie współczesności, czyli jakby tej współpracy tak naprawdę no nie za wiele. Dlatego chcemy pokazać Wam dzisiaj praktyczną odsłonę, w jaki sposób zarządzać organizacją z punktu widzenia też takiego właśnie efektywnego i zwinnego, że ten zespół to przede wszystkim cała szkoła, ale potem też zwinna organizacja pracy w małych zespołach. Tak, i trzecim wyzwaniem, które my dostrzegamy z naszego punktu widzenia oczywiście, jest zarządzanie zmianą. To jest taki element, który nie występuje, czy może występuje w bardzo małej przestrzeni na wszystkich formach doskonalenia nauczycieli, ale w ogóle praktycznie nie występuje na studiach pedagogicznych i nie występuje również na tych kursach kwalifikacyjnych, czy też na studiach podyplomowych związanych z organizacją, zarządzaniem oświatą u dyrektorów, no w niewielkiej ilości. I natomiast to zarządzanie zmianą jest tutaj ogromnym wyzwaniem, ponieważ każdy z nas ma pewną
strefę komfortu, z której nie lubi wychodzić, i ta wiedza na temat tych miękkich kompetencji, czy w ogóle posiadanie tych miękkich kompetencji, wiedza na temat zmiany jest tutaj bardzo, bardzo istotna w tym zmieniającym się świecie, bo można powiedzieć, szkoła jest zmianą, i nawiązując do tej przestrogi Czerwonej Królowej, jeżeli chcemy biec, no to to otoczenie wokół nas będzie się zmieniało, a my musimy mieć kompetencje do tego, żeby właśnie z tą zmianą iść za pan brat. Dlatego pokazujemy szkołom, w jaki sposób pokazywać nauczycielom, w którym są miejscu i jaki proces rozwojowy planują sobie w danym roku szkolnym, ale potem przez tą zmianę, nawet która może być procesem rozwojowym, pokazujemy jak przebrnąć, bo zwinność i ta zwinna organizacja daje możliwość robienia nie rewolucji, a ewolucji, czyli takie płynne, miękkie i przejście po prostu z zespołem przez roczny proces rozwoju. I zmiany. I zmiany. Dokładnie. No i tak jakby odnosząc się do tego modelu WUKA, który cechował się, przypomnijmy, zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. Odpowiedzią na poradzenie sobie z tym jest nabycie takich umiejętności jak tworzenie wizji, zrozumienia, jasności i właśnie zwinności. To jest odpowiedź na to, w jaki sposób możemy kierować naszą organizacją, żeby odpowiedzieć na potrzeby świata. Tak, i powiecie pewnie, że z doświadczenia gdzieś tam dawniej, onegdaj można by powiedzieć, spotkaliśmy się już z wizją, spotkaliśmy się już z misją, spotkaliśmy się z koncepcją, ale dokładnie to nie jest to, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, chociaż zbliżone. Zbliżone, bo z mojego punktu widzenia te rzeczy, które, o których wcześniej się mówiło, właśnie ta wizja, to jednoczenie wokół celu, wokół misji jest bardzo, bardzo, było bardzo ważne, ale troszeczkę wypaczone. A takim odpowiedzią właśnie na zmienność jest to, żeby ludzie wiedzieli, w jakim kierunku zdążają i dlaczego są w tej szkole i jakie są cele pracy tej szkoły. Tak. To jest bardzo ważne, żeby na przykład pandemia nas nauczyła tego, że w sytuacji, w której zadziało się tak, że była bardzo dużo zmienność, jeżeli szkoła nie ma jasno określonych celów, jeżeli nauczyciel nie ma jasno określonych celów, bardzo trudno jest płynnie przejść przez tą trudność, przez tą zmienność. Natomiast ta wizja powinna wytyczać kierunek pracy. Wytyczać kierunek pracy. I słuchajcie, bo można by powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z koncepcją. I cały problem w naszej szkole polega na tym, że bo to od 2009 roku funkcjonowała koncepcja, czyli coś spójnego z wizją, z myślą o tym, jak szkoła ma wyglądać. Bo jakby teoria zarządzania jest jedna i jeżeli mamy wspólne cele, to osiągamy wspólne rezultaty. Natomiast nie chodzi o to, żeby co było wypaczane właśnie, ta wizja czy ta koncepcja nie przybierała postaci papierowej w ilości 11 stron czy tam 15, tylko żeby było to coś, z czym my się wspólnie identyfikujemy i jakby do czego zmierzamy, ale to nie musi mieć kształtu papieru, dokumentu, to nie musi być tym, co jest jakby namacalne. To powinno być w głowach i w umysłach i w sercach. Dlatego będąc w danej szkole wybieramy takie elementy, które są ważne i dla nas ważne z kolei jest to, żeby każdy nauczyciel pracujący w tej szkole i każdy uczeń i każdy inny pracownik wiedział, jakie to są takie rzeczy, które charakteryzują tę szkołę, że jest to szkoła na przykład dwujęzyczna, że stawia na relacje, że stawia na coś. To są takie elementy, które stanowią tą wizję, ale bardziej w środku nas niż na papierze i na jakiejkolwiek koncepcji. Dokładnie. To wystarczą 4 karteczki, na które umawiają się wszyscy. Ewa pyta, czy macie określone wizje swoich placówek. Pytanie, czy wiecie, jaki jest cel waszego działania? I jeszcze odnoszę się do komentarza, bo za chwilę zniknie. Tutaj Grażyna pisze, że planuje uczyć bez ocen. Jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. To my bardzo poprosimy o kontakt po wykładzie, po spotkaniu.
Dokładnie. I drugim elementem jest cel pracy szkoły. To też jest bardzo ważne, żeby wytyczać jeden cel, ale dla całej organizacji. Z punktu widzenia zwinności nie pracują nauczyciele na tak pojedynczo na rozwój swojej klasy, swojego awansu zawodowego, rozwijając tylko i wyłącznie swoje kompetencje. W zwinności ważna jest wizja organizacji i cel rozwojowy w danym roku szkolnym. Tak, Justyna mówi o tym celu i my właśnie mamy z tym problem, wchodząc do placówek, że szkoły nie mają celu albo nie wiedzą, jaki mają cel. Zbyszek pyta, czy faktycznie chodzi tylko, aby... Ucieka mi ten komentarz. Nie, muszę to obniżyć. No dobra, to jakby się odniesiemy, bo nie zdążyłem przeczytać komentarza i to jest porażające. Fajnie, że pytacie. Nauczyciel czy uczeń wiedzie, jaka wizja, a co z poczuciem partycypacji? Dokładnie. Jasne. Warto to łączyć z turkusowym podejściem, bo zwinna organizacja to jest turkusowa organizacja i właśnie ta wspólna wizja i wspólne określenie celów to jest to, na czym nam zależy. Będziemy jeszcze o tym mówić, jak połączać uczniów i rodziców do tej wizji. Ale kolejnym elementem, kolejną taką umiejętnością, którą powinna cechować organizacja, jest to, żeby wprowadzić takie pełne rozumienie tego, co robimy. Chodzi o to, żeby najpierw zacząć od siebie, żeby zastanowić się, po co my to robimy. I takim pierwszym naszym wejściem we wspomaganie w szkole, jeżeli chcecie słuchać o praktyce, jest to, że siadamy z nauczycielami i zadajemy im pytanie, po co wy tu jesteście? To nie jest ta wizja, tylko co wy w ogóle macie, tak. Jakie jest wasze główne zadanie? Tak, i to jest też dla was refleksja. Zastanawiamy się, gdyby zadać wam takie pytanie, po co wy jesteście w szkole, czy inaczej może, nie po co wy jesteście, tylko jakie jest główne zadanie szkoły, jaki jest główny cel szkoły, to tutaj mamy pewne problemy. Bo no, jakby z tą definicją jest kłopot, z definiowaniem tego, po co to robią, a chyba najważniejszy w szkole jest, no właśnie, ciekawe, czy ktoś napisze, po co jest szkoła, co jest najważniejszym celem szkoły. My odpowiemy na to pytanie, ale poczekamy, aż może ktoś się odezwie. Ale ja wcale nie dokończyłam, a już mi przesunąłeś slajd. Dawaj, jeszcze chciałam powiedzieć o tym, co jest bardzo ważne dla mnie, dlatego się tak dopominam. Rozmowa i relacje. Tu, żeby tą niepewność wyeliminować, potrzebne jest to, żeby przestać pisać dokumenty i plany, które są tworzone na niby razem, tylko przełożyć to na wspólną rozmowę i wyjaśnianie sobie, dlaczego my to robimy, nie tylko osobiście, ale jako organizacja, czyli rozmowa to, na co stawiamy. Kolejna natomiast... Czekaj, trzy osoby odpowiadają, że najważniejszy jest uczeń, że najważniejszy jest uczeń, to ja tak zadamy takie prowokacyjne pytanie, czy ktoś pyta uczniów, czego chcieliby się uczyć? Ale to takie prowokacyjne oczywiście. Pewnie wśród tych osób tak, bo są na takich konferencji, gdzie dużo jest aktywnych metod. No właśnie. No i to złożoność. Złożoność też jest przeszkodą w tym świecie, ale jasność jest rozwiązaniem. I ta kompetencja, ta umiejętność w organizacji tworzenia jasnych, prostych schematów, tworzenia jasnych dokumentów, innych dokumentów, my pokażemy zaraz przykłady tych innych dokumentów, uproszczona struktura przekazywania informacji, to jest odpowiedź właśnie na tą złożoność. Tak, ale będziemy tutaj elastyczni i pani pisze, że pyta, jak chce się uczyć, a my zapytaliśmy, czego chcą się uczyć. Ale to jest jakby inny temat. Natomiast szkoła w naszym przekonaniu jest po to tylko, żeby zorganizować uczniom proces uczenia się, żeby zorganizować im uczenie się. To jest jakby informacja taka, po co jest szkoła, po co my tu jesteśmy. I kolejną umiejętnością, jaką organizacja powinna posiąść, jest zwinność.
Zwinność jest odpowiedzią na niejednoznaczność, na to, że świat się tak zmienia, jest tak złożony, tak pogmatwany, że trzeba mieć strukturę organizacyjną, która zapewnia szybką zmianę, szybką korektę, automatycznie, po błędzie, żeby coś się zmieniło, żeby dostosować się elastycznie do tego, co dzieje się w świecie. Poproszę o powtórzenie, po co jest szkoła. Szkoła jest po to, żeby zorganizować uczniom proces uczenia się, aby zrealizowali cele kształcenia, które są obecne w podstawie programowej, a tymi celami są kompetencje kluczowe. My często skupiamy się na treściach, prowadząc do tego, że szkoła funkcjonuje na zasadzie zakuć, zdać, zapomnieć. Nie dzisiaj jest temat tego, bo to jest jakby odrębny temat, natomiast Grażyna też napisała, że najważniejsze jest nauczyć tego, jak się uczyć. Zgadzamy się z tym w zupełności, tylko prosimy zapytać uczniów, czy oni potrafią się uczyć. Czy szkoła realizuje to, do czego została powołana, czyli czy realizuje wymagania wobec szkół i placówek, w których wskazane jest, że właśnie powinniśmy uczyć uczniów, jak się uczyć. Ale no właśnie, i to jest problem, ale myślę, że to są tematy i cieszymy się, że jesteście tutaj aktywni na czacie. My odbiegamy od tematu, ale myślę, że prowadząca nam wybaczy, że odnosimy się do tego, co tutaj uczestnicy piszą, ale wracamy ad rem. Dokładnie, bo mamy odpowiedź. Odpowiedzią jest właśnie ta zwinność, która pojawiła się w biznesie, w edukacji nie było, ale się też pojawiła, też dzięki nam, bo tak. Właśnie my ją wdrożyliśmy. My wdrożyliśmy zwinność do organizacji pracy szkoły. Tak. I te dobre przykłady i praktyki właśnie Wam teraz przedstawimy. Tak, nie wiem, czy dziewczyny były już przed, czy będą po nas, bo niestety nie pamiętamy, ale EduScrum tutaj w kontekście uczenia się uczniów, natomiast my jesteśmy od zarządzania i od tego, żeby zmienić strukturę zarządzania, wprowadzając innowacyjne zarządzanie do szkoły, które właśnie. Które także opiera się na strukturze skramowej, ponieważ skram jest jedną ze zwinnych metodyk. I tą metodykę zarządzania wdrożyliśmy do szkoły. Do szkoły jako taki szkielet organizacyjny pracy nauczycieli i organizacji pracy. Natomiast wszystko, co dzieje się ze zwinnością, opiera się na manifestie. My przekładamy już Wam takie rzeczy, które są przełożone z biznesu na edukację, ponieważ mamy tyle doświadczeń i tyle zebraliśmy informacji, że wiemy, jak to funkcjonuje w szkole na podstawie tych szkół, które już wdrożyły i swojej organizacji oczywiście. Tak. I tutaj mamy te paralele z tym, z design thinking, bo zobaczcie, że szkoła musi czerpać z tego, co w biznesie, z tego, co ją otacza i że bez tego nie ma przyszłości szkoły. I tenże zwinny manifest, który pojawił się w 2001 roku, czyli nie tak dawno, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób szkoła implementuje i różne rozwiązania, to można powiedzieć, że i tak bardzo szybko pojawił on się w szkole. I tenże zwinny manifest, który myśmy przepracowali w zeszłym roku bardzo mocno z uczestnikami naszych webinarów, opiera się na czterech filarach. Na czterech filarach, które mówią o tym, że w takiej zwinnej organizacji najważniejsze jest to, na co się stawia, to ludzie i relacje, to takie efektywne działanie, to podejście w organizacji, aby szybko dostosowywać się do zmian i żeby patrzeć na potrzeby uczniów. Mówimy tutaj szybko o tym, bo za chwilę będziemy każdy element omawiać. I jeżeli chodzi o ludzi i relacje, to są oni stawiani ponad procedurę. Znaczy taki przykład konkretny. Zastanówcie się, w jaki sposób wygląda planowanie w waszej szkole. My akurat planowaniu poświęciliśmy odcinek webinaru, które prowadzimy co tydzień we wtorki o 20:00. I zastanówcie się, w jaki sposób wygląda to planowanie w waszej szkole.
z naszej perspektywy to planowanie to nie jest napisanie dokumentu i odczytanie go na Radzie Pedagogicznej, czy też zatwierdzenie go na Radzie Pedagogicznej, a wspólne stanięcie przed tablicą, wspólne zastanowienie się, co chcemy robić i właśnie rozmawiając, nawiązując relacje, czy też wymieniając się doświadczeniami, to właśnie ta współpraca i to, co my razem chcemy, to jest podstawa planowania. Dlatego to planowanie jest bardzo, bardzo ważne i bardzo ważne są rozmowy, czyli w planowaniu ludzie w zwinnych organizacjach i w zwinnej szkole skupiają się na rozmowie, a nie na tworzeniu planu. Ale także skupiają się na pracy zespołowej, żeby te relacje zawrzeć, to nie może być Rady Pedagogicznej, która ma 70 członków i wspólnie obraduje, bo jest to fizycznie po prostu niemożliwe. Więc taka mała praca zespołowa w małych zespołach powoduje, że możemy autentycznie pracować i stawiać się na relacje, budować doświadczenie, budować zaufanie, bezpieczeństwo, żeby pojawiły się potem pomysły i odpowiedzialność za swoją pracę. Ale ważne są także relacje w zarządzaniu, czyli taki trochę inne zarządzanie niż do tej pory, oparte bardziej na pracy na stylu coachingowym niż nadzorczym. Tak, niż nadzorczym. Kontrolnym to właśnie jest inne. Tak. I to są już przykłady właśnie tej praktyki, gdzie dyrektorów przede wszystkim pokazujemy im, bo może nie uczymy, wykorzystanie technik coachingowych do zarządzania zespołem. Pokazujemy, w jaki sposób można budować relacje w zespole, w jaki sposób budować poczucie bezpieczeństwa, bo to jest najistotniejsze, że z punktu widzenia zarządzania dyrektor najpierw powinien stworzyć to środowisko do tego, żeby zespół mógł pracować. I zmiana podejścia z kontroli na wspomaganie, na dzielenie się przywództwem, co wielu dyrektorów bardzo chętnie robi. My dajemy narzędzia do tego, znaczy nie my, w sumie zwinność daje narzędzia do tego, żeby właśnie w taki sposób pracować w stylu coachingowym. Ale także skupienie się tutaj też na tym takim planowaniu wspólnie z zespołem, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Kolejnym filarem tego manifestu jest filar efektywne działanie ponad dokumentację, czy ponad dokumenty. I tutaj wy macie zapewne jakieś doświadczenia swoje nauczycielskie. Wielu z was pisze sprawozdania, tymczasem słowo sprawozdanie praktycznie nie występuje w prawie oświatowym i tych sprawozdań pisać nie trzeba, ale to tylko przykład, bo tutaj takim chyba sztandarowym przykładem jest dokumentowanie realizacji podstawy programowej, gdzie często właśnie skupiamy się na tym, żeby pisać, co zrobiliśmy, niż to, co faktycznie zrobiliśmy. A chodzi nam o to, żeby zredukować ilość dokumentów i zaproponować inny rodzaj właśnie zwinnych dokumentów, które są dużo bardziej użyteczne i musimy poświęcać na nie dużo mniej czasu, ponieważ rozmawiamy, co powoduje, że zostaje nam czas na dokumentację. I jako fundacja pomagamy także w tym, żeby przejrzeć w prawie oświatowym, które dokumenty musimy robić, które wynikają z przepisów prawa oświatowego. Jeżeli je musimy robić, to robimy je w zwinny sposób, na przykład na takich zwinnych tablicach, konstruując backlogi zadań, czyli takie rejestry służące właśnie tej dokumentacji, a dokumentacją może być zdjęcie. Odchodzimy od wszelkiej formy zbędnych dokumentów, a jeżeli je tworzymy, to nie po to, żeby włożyć do biurka, właśnie po to, żeby mieć czas na działanie.
Tak, jesteście na etapie planowania, bo zbliża się początek roku szkolnego, to my możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jedynym dokumentem, znaczy jest kilka dokumentów, które obowiązują, ale jednym z takich dokumentów jest plan pracy szkoły, gdzie nie jest określona jego forma i sposób jego konstruowania, i jest też plan nadzoru pedagogicznego, którego również ani forma, ani jakby wygląd nie jest określony. Dokładnie, a tutaj skupiamy się na tym, żeby ograniczać tą dokumentację, bo w zwinności skupiamy się na samym planowaniu, a nie dokumentowaniu i przebiegu procesu, a nie dokumentowaniu procesu, dzięki czemu mamy czas po prostu na działanie. Mamy czas na działanie i na potrzeby uczniów, które są ponad przyjęte programy. Dokładnie. I tu znowu się odnosimy najpierw do planów, a teraz do tych programów. No, świat się zmienia, potrzeby uczniów są przeróżne. Naprawdę jesteśmy głęboko przeciw temu, żeby korzystać z gotowych programów i z podręczników, i z rozkładów, i z książek, które nakazują dzieciom pracować w jednym tempie, w jednym czasie, na jednym materiale, który jest zupełnie niedostosowany do ich potrzeb. Tak, i tutaj nie jesteśmy przeciwko temu, żeby nauczyciele korzystali z różnych źródeł i czerpali z tego, ale jakby ich kreatywność w tym momencie jest trochę ograniczona. I tak jak Leszek pisze, systemem jesteśmy my. My w każdej szkole tworzymy swój system i my to możemy zmienić, ponieważ my jako organ szkoły, jako rada pedagogiczna przy nieobecności większości szkół, rad szkół, jesteśmy tymi decydentami, które mają wpływ na statut i mają wpływ na to, co w tym statucie się znajduje. A statut jest właśnie tym, co jakby jest dokumentem wewnętrznym i co określa nasze szkolne prawa. My tam w tymże statucie zawieramy informacje o tym, w jaki sposób planujemy, w jaki sposób dokumentujemy swoje działania, i to jest właśnie ta podstawa, którą my mamy w naszym szkolnym systemie. Dokładnie. I żeby skupić się na tych potrzebach, na potrzebach uczniów, zwinności, dba się o badanie potrzeb. Tutaj jest właśnie to nawiązanie, czego uczniowie chcą się uczyć. Cały system, można wykorzystać jakąś metodykę pracy, która stawia na organizację uczenia się dostosowanego właśnie do tempa umiejętności uczniów, albo też po prostu zacząć od tego, żeby zapytać i na początku roku, i na danej jednostce jakiejś organizacyjnej o te potrzeby. Ta diagnoza jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Potrzeby uczniów, ale też potrzeby organów prowadzących, potrzeby rodziców, bo traktujemy szkołę jako organizację, której działania nakierowane są na uczniów, ale też zamawiane są przez kogoś. Więc my musimy przestrzegać to, co jest w przepisach prawa oświatowego, i odpowiadać na te potrzeby i wymagania. Dokładnie. Natomiast musimy dostosować proces organizacji, procesu uczenia się do potrzeb. Wiecie co, to najgorsze jest to, że w naszych przepisach prawa oświatowego w zasadzie przepisy oczekują takiej szkoły, o której my mówimy. Tam również w kilku miejscach jest mowa o tym, żeby indywidualizować proces uczenia się, żeby dostosowywać wymagania, żeby robić różne rzeczy, chociażby pracować zespołowo i też pracować innymi metodami. Natomiast my często właśnie tego nie robimy. Nie robimy tego, do czego to prawo nas zobowiązuje. I my jako fundacja jesteśmy tutaj no chyba na straży, czy chcemy być na straży tego, żeby to prawo było przestrzegane, ale w odniesieniu do tego, żeby ten uczeń miał te potrzeby zaspokojone. Bo zobaczcie, przecież program nauczania jest programem, który ktoś napisał. To jest jego wizja tego, w jaki sposób zrealizować podstawę programową. I te programy są często nadmuchane teorią, nadmuchane różnymi informacjami, które są zupełnie niepotrzebne.
Ja jestem nauczycielem historii, więc wiem, że jakby podstawa programowa mówi tyle, a program jest taki. Więc namawiamy gorąco do tego, żeby samodzielnie tworzyć swoje programy nauczania w oparciu o to, co my widzimy, co jest naszym środowiskiem, jakich mamy uczniów. I ponieważ zrodziła się teraz taka potrzeba, bo częściowo nauczyciele mówią, no my byśmy to zrobili, ale to jest takie trudne. I właśnie wpadliśmy z Jarkiem na pomysł, że w poniedziałek zaprosimy na, jeszcze nie zdążyliśmy napisać ogłoszenia, więc nie wiem, jak my to zrobimy, ale ile by osób nie było. Zapraszamy nauczycieli do tego, żeby w 3 godziny napisali własny program. Naprawdę można w zwinnej strukturze to po prostu zrobić, bo chcemy pokazać, że da się i dokładnie, że nie trzeba dużo wysiłku. To jest banalnie proste napisanie programu, który byłby naprawdę programem, który ograniczy te zbędne treści, bo nie chodzi o to, żeby robić tylko podstawę. Tylko że wtedy, kiedy uczniowie tą podstawę zrealizują, żeby zrealizowali więcej treści, ale tych, które oni wybiorą, te, które im się przydadzą, żeby kształtować umiejętności i kompetencje, a nie realizować czegoś, co ktoś wymyślił ja zawsze, dla uczniów tak, w całej Polsce. Tak, my w to nie wierzymy. Tak, ja dokładnie myślę, że bardzo ciężko ma ten nauczyciel, który pracuje w Ustrzykach Dolnych, a program powstał w Warszawie. Jakby zupełnie inne środowisko, zupełnie inni uczniowie. No ale to taka dygresja. Jedziemy dalej. Kolejnym i chyba ostatnim filarem, bo już jesteśmy przy 4, filarem naszego manifestu, jest reakcja na problem ponad podążanie za planem. No i tutaj musimy się po prostu też do tego, gdzie będzie informacja o na naszej stronie i na naszym Facebooku. Po prostu ogłosimy nabór na takie tworzenie programu. Dobra, także proszę śledzić. Reakcja na problem. Schemat organizacyjny i pracy szkoły, i pracy nauczycieli musi być tak zwinny, żeby można szybko było dokonywać korekty, żeby problem nie był problemem, tylko był takim elementem, na którym się uczymy. I w zwinności podejście do błędów jest zupełnie inne. Błąd to jest coś, na czym się uczymy. To jest bardzo zbieżne z wszystkim pewnie, co słyszeliście podczas wykładów na tych konferencjach, bo właśnie w taki sposób podchodzimy do błędów. Świetnie, że to się wydarzyło, możemy się na tym nauczyć. Do błędu podchodzimy w taki sposób, że szybko dokonujemy korekty. I to jest bardzo ważne. Dzięki Ewo, że napisałaś, bo ja to tak bardziej skrótowo. Właśnie. Chodzi o to, że w samym schemacie pracy jest taki moment spotkania nauczycieli, którzy nie spotykają się co pół roku, tylko co najmniej raz w miesiącu, żeby się zastanowić, co było dobrego, co było trudnego i jak to zmienić. Schemat i system organizacji zwinnej polega na tym, że mają być szybkie korekty i szybkie po prostu zmiany. Tak. I to jest zwinność. Bez tego, nawet gdybyśmy wdrożyli wszystkie pozostałe elementy, organizacja nie będzie zwinna, jeżeli nie będzie dokonywała częstych takich przeglądów, żeby wprowadzać zmiany. Tak, i wcale nie chodzi o dodatkowe posiedzenia rad pedagogicznych, tylko chodzi o to, żeby te, które mamy, były krótsze, a te pozostałe spotkania to są bardzo krótkie spotkania po 15-20 minut, które gwarantują to, żeby ten proces zwinności był jak najlepszy. I żeby tak już podsumować to wszystko, to czemu to służy? Zwinność ma swoje zasady. Takie, że to, co robimy, musi być przejrzyste. Czyli musi być jasne dla osób, które to robią, dla osób, które to odbierają. Czyli na przykład plan pracy szkoły powinien być tak skonstruowany, żeby widzieli go wszyscy. Może być taką planszą, którą wieszamy i jest jasne dla rodziców, dla uczniów, dla dyrektora, dla nauczycieli. To samo z nadzorem i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te elementy procesu powinny być bardzo, może nie bardzo często, ale powinny być sprawdzane z takim nadzorem, z miłością. To nie jest kontrola i wytykanie błędów, tylko to jest moment zatrzymania, gdzie patrzymy, czy coś nie idzie źle, bo trzeba będzie to
zaadaptować. I to jest ten kolejny element zwinności. Bez adaptacji, czyli bez ciągłej korekty i zmiany, nie ma zwinności. Właśnie dlatego jest to taki proces ewolucyjny, a nie rewolucyjny, że nie planujemy zmiany na cały rok i nie robimy jej w jeden miesiąc, tylko planujemy rozwój i zmianę na cały rok i cyklicznie wprowadzamy poszczególne elementy, ale patrzymy, czy one wychodzą, czy nie, i jeżeli trzeba, to po prostu adaptujemy. Dokładnie. I z punktu widzenia praktyki, bo o praktykę tutaj prosiliście, skupimy się na dwóch elementach, na planowaniu pracy i na planie na pracy zespołu. I na pracy zespołu. Tak, bo w zasadzie te dwa elementy determinują zwinność. Zwinność organizacji, która opiera się na pracy małych, zwinnych zespołach. Ale żeby te zespoły mogły pracować, to najpierw trzeba zaplanować. I jak to po prostu, jak się... Jak nauczyć się rozwiązać problemy, jak się je omija? Nie da się. Nie da się. Właśnie w tej zwinnej strukturze wszystkie brudy wyrzucamy na zewnątrz. Uczymy się, mając wartości, tego, żeby mieć odwagę mówienia i przyznawania się do błędów. Niestety w naszych szkołach jeszcze troszkę do tej kultury mówienia o błędach daleko, ale te placówki, z którymi pracujemy, uczą się na pewno tego i tak planują. Tak, i teraz jeszcze Justyna może nie wspomniałaś o tym, albo wspomniałaś, ale ja nie zauważyłem, bo tutaj musimy mieć bardzo podzielną uwagę. Jak macie wrażenie, że ja nie patrzę wam prosto w oczy, to patrzymy na czat, bo też piszecie i reagujemy na to, co wy piszecie, żeby też być zwinnymi. Czyli mówiąc krótko, ten Scrum w szkole, zwinne zarządzanie, to jest ta metodyka zwinna, która pomaga szkołom być zwinną. I metodyka składa się z różnych elementów, ale nie chcieliśmy się skupiać na metodyce, tylko pokazać tą praktyczną odsłonę. Natomiast ona ma swoją strukturę, musi być wdrożona. Scrum, żeby zadziałał w szkole, muszą być wdrożone wszystkie elementy i wtedy będzie efektywność. Słuchajcie, ale tak reagując na problem, bo tutaj widzę, że pojawił się poboczny wątek szkoły bez ocen i uczenie się bez cyferek. Na koniec? Dobrze, to powiemy o tym na koniec, bo to jest bardzo ważne. Właśnie o tym projekcie chcemy powiedzieć. Projekt Szkoła bez ocen, ale do tego wrócimy, bo to widzę, jest to ważny element. Także jak przedłużymy nieco, to też się nie gniewajcie. Dobra. Dobrze, kto chce, czeka na szkołę bez ocen. Ale jesteśmy w zwinności. I tak, żeby zwinność zadziała, pojawiają się takie elementy zarządzania, jak planowanie długoterminowe. Tutaj widzicie planowanie z dyrektorem. Już na nowym... Tak, słuchajcie, żeby była jasność. Plan pracy szkoły i plan nadzoru pedagogicznego, czyli coś, co determinuje funkcjonowanie szkoły na cały rok, to jest to, co widać na slajdzie. I nic więcej. To jest to, co widać na slajdzie, czyli te plansze. Tak, właśnie we wtorek pracowaliśmy z dyrektorami i trzy plansze to jest cała dokumentacja, którą powinni zgodnie z prawem oświatowym dyrektorzy zaplanować wspólnie z nauczycielami, bo my do tej partycypacji, o czym ktoś wspominał, Leszek czy jest, wspomniał. Leszek wspomniał, tutaj jest właśnie ta partycypacja. Wspólnie układamy roczny plan pracy, ale już w zwinnej odsłonie, czyli w takiej karcie, która ma swoją strukturę, w której są zapisane różne elementy i wypracowujemy je z całą radą pedagogiczną. Na to dyrektorzy też dostają sposób, jak zaangażować mniejszą, a w jaki sposób poprowadzić warsztaty, żeby zaangażować całą, nawet 70 czy 90-osobową grupę nauczycieli. Możemy wtedy korzystać z takich narzędzi jak tutaj, to są backlogi, czyli rejestry zadań, albo też z narzędzi zdalnych i takie rady też prowadzić w online. Tak, Katarzyna mówi, że nie ma tu dyrekcji, ale z tego co wiemy, webinar będzie nagrany, także gorąco zachęcamy dyrekcję do tego, żeby zajrzała. Natomiast tu podkreślimy jeszcze raz bardzo mocno, że zgodnie z prawem oświatowym planujemy pracę szkoły tak, aby odejść od średnio
54-stronicowego planu pracy, no średnio nie, średnio tam wyszło nam 20 stron, bo robiliśmy takie badanie, w jakiej wielkości, objętości jest plan pracy szkoły. I ten plan pracy szkoły to jest właśnie ta jedna ściana, można by powiedzieć, używając nowej jednostki miar. Dokładnie. Więc mamy trzy elementy, które muszą być. Dwa. Plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego i programy, które też mogą mieć zwinny wymiar. Tak, czyli... mówimy o programie wychowawczo-profilaktycznym i chociażby programie doradztwa zawodowego. Tak, i w najnowszej wersji poniedziałkowej też zrobimy zwinny plan nauczania, program. Tak. Program. No, program musi mieć papierową wersję, ale to damy sobie z tym radę. Dokładnie. I drugi element to jest planowanie już pracy nauczycieli, bo mówiliśmy o planowaniu pracy szkoły, o tym, żeby zjednoczyć ludzi wokół jednego celu, żeby zaplanować to przejrzyście, żeby ten proces ulegał sprawdzeniu, a drugim elementem zwinności jest planowanie pracy nauczycieli, które odbywa się na takich tablicach, które widzicie tutaj za mną i z moim Scrum Masterem. Ja tutaj występuję w roli Product Ownera. Takie trudne słowo. Milenka Scrum Mastera, bo to są role właśnie w tej metodyce, o której mówimy, trochę inne niż w naszym tradycyjnym zarządzaniu. I planuje się pracę na backlogach, na takich tablicach, już nie chcę wchodzić w tą terminologię, w którym widać przepływ pracy, widać kto, najpierw ustala się cele, potem rozmawia się, jakie są plany na najbliższy czas i nauczyciele sami podejmują się realizacji pewnych zadań, które sobie wybiorą, bo jest trochę inna struktura organizacji pracy zespołowej, o której za chwileczkę powiem. Tak, ta struktura jest bardzo istotna, natomiast ważne jest to, że te czynności planowania mogą być nie tylko realizowane tak jak tutaj na zdjęciu, ale też online. Dokładnie. I opieramy się w planowaniu na rozmowie. Jako fundacja też bardzo dbamy o to, żeby dyrektorzy i nauczyciele mieli świadomość przepisów prawa oświatowego. Nigdzie nie jest napisane, że plan musi być pisemny, i że musi być takim dokumentem, który jest wydrukowany, gdzieś położony. Planowanie to planowanie. Przepisy prawa oświatowego mówią tylko tyle. Nauczyciel planuje swoją pracę, więc możecie w swojej szkole, nauczyciele, że możecie w swojej szkole napisać zmiany w statucie i opisać, że planujecie na cyklicznych spotkaniach właśnie w taki sposób już dokładnie. Te placówki, które wchodzą, po prostu też pomagamy w tym, żeby zrobić to zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Nie musimy mieć zmian u góry. My możemy sami na etapie własnych szkół zmieniać swoją rzeczywistość. Tak, zmieniać swoją rzeczywistość, bo już wcześniej wspomnieliśmy, że statut jest tym dokumentem, który określa, w jaki sposób nauczyciele i zespoły nauczycieli planują i dokumentują swoją pracę. I również w tymże statucie dyrektor szkoły może napisać, w jakiej formie sporządzany jest plan nadzoru pedagogicznego. On musi zawierać te elementy, które są określone rozporządzeniem, natomiast jego forma może być dowolna. Dokładnie. Ale żeby to wszystko się zadziało, nie wystarczy założyć tablicę, nie wystarczy określić cele, trzeba jeszcze wokół tych celów skupić ludzi. I właśnie dlatego zwinność opiera się przynajmniej w Scrumie na zwinnych zespołach. I są to, tak jak wcześniej Jarek powiedział, zupełnie inne zespoły niż dotychczas. Czekaj, bo ja muszę odpowiedzieć. Trzeba pamiętać, że statuty są poddane głosowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Rada Rodziców nie ma nic do statutu, to po pierwsze, ponieważ kompetencją tworzenia statutu ma Rada Szkoły, natomiast jeżeli takiej nie ma, to robi to Rada Pedagogiczna i faktycznie Rada Pedagogiczna ma tutaj moc, artykuł 72 Prawa Oświatowego. Dokładnie, no to jeżeli wchodzimy w zwinność i sami sobie to ustalamy, no to sami o tym decydujemy. Tutaj mówimy o tym, że zachęcamy do takiej organizacji i nic oczywiście na siłę, a jeżeli Rada chce, to po prostu to uchwala.
Ale wracając do pracy zespołowej. Odchodzimy od fikcyjnej pracy zespołowej, zespołów przedmiotowych, które się opierają na pisaniu, planowaniu i dawaniu sprawozdań. Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby ludzi zbierać przynajmniej cyklicznie i rozmawiać. I w tych zespołach, o których mówimy, to są zespoły, które są zespoły wielozadaniowe, więc nie mają przypisanych żadnych funkcji, nie mają przypisanych zadań. To co miesiąc decyduje się, czym trzeba się zająć, bo akurat jest taka potrzeba. I nie są to zespoły, które realizują, czy nauczyciele, które realizują swoje małe cele, tylko realizują cel pracy szkoły. Czyli zajmują się organizacją, pracą nad tym, jak organizować pracę, organizację procesu uczenia się i jak realizować cel szkoły, ten cel rozwojowy w danym roku szkolnym. Wtedy ta identyfikacja ze szkołą i z tą misją i wizją jest rzeczywiście autentyczna, ale to wszystko opiera się o wartości. Tak. I te wartości są tutaj kluczowe. Nie mamy wartości. Nie mamy, ale musimy o nich tak. Ale no tak, na wartościach w ogóle wszystko się opiera. I jeżeli mówimy o pracy wychowawczej i o tym, w jaki sposób szkoła może funkcjonować, to są wartości te, które są przyporządkowane jakby pracy szkoły i temu, co duchowo, ale też i później organizacyjnie w szkole się dzieje na każdej lekcji. Natomiast te wartości pracy zespołowej tutaj są niezmiernie ważne i istotne, bo jeżeli tych wartości nie będzie, to nie będzie pracy zespołowej. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie zespół działał na celu, żeby realizował cele pracy szkoły. Więc wartością pracy zespołowej, tych skramowych zespołów, jest to, żeby praca była po prostu celowa i na etapie pracy szkoły, i na etapie pracy nauczyciela, ale też otwartość na informację zwrotną nauczycieli, odwaga do przyznawania się do błędów. I otwartość też na informację zwrotną. Szacunek do innego zdania. To tak króciutko, to jest kilka wartości, które jeżeli wspólnie to przerobimy, wspólnie doświadczymy, wspólnie się na coś umawiamy, to potem możemy pracą w tym zespole odwoływać się do nich i rzeczywiście efektywnie pracować, bo całym celem tej naszej pracy zespołowej jest to, żeby była efektywna nasza praca, żeby się nie spotykać po to, żeby się spotkać, tylko żeby badać efektywność. I dopiero w tych małych zespołach, gdzie prowadzimy refleksję, gdzie jest poczucie bezpieczeństwa, gdzie każdy może realizować to, co chce, bo jest ta odpowiedzialność i ta przestrzeń na pewną wolność nauczyciela, możemy oczekiwać zwinności. Mhm. Możemy oczekiwać zwinności, także wartości pracy zespołowej są kluczowe, natomiast aby szkoła mogła wypracować te działania, o których mówimy, no to zapraszamy do naszych projektów. Zapraszamy do projektów, ponieważ my przede wszystkim dajemy kompetencje, czyli dbamy o to, żeby ludzie najpierw nauczyli się i zdobyli kompetencje, żeby pracować daną metodyką, ale potem także wspieramy zmiany. Więc nasze programy to nie są takie, my się nie zajmujemy wszystkim, my się zajmujemy tylko i wyłącznie zwinnością, tym, żeby właśnie dawać te kompetencje, inspirować, ale pomagać we wdrażaniu. Więc nasze programy to takie programy dłuższe, w których można się dowiedzieć, czym jest zwinność i zdobyć kompetencje na Akademii Zwinnego Dyrektora, czy Szkole Zwinnego Trenera Zwinnej Zmiany, ale także zachęcamy do udziału w projekcie Zwinna Szkoła, gdzie jeden moduł odpowiada za to, żeby nauczyciele weszli w organizację procesu uczenia się, żeby uwspólnili to, co ma zadziać się na lekcji albo w jakimś określonym odcinku, w którym planuje się działania, żeby skupili się na istotnych elementach procesu uczenia się. Drugim elementem jest organizacja pracy zespołowej i trzecim taka diagnoza i wspomaganie dyrektora we wdrażaniu zmiany i we wdrażaniu zwinności. I tu już chyba na tym przestaniemy. Tak, ale musimy powiedzieć o tym projekcie. No właśnie, bo chcieliśmy powiedzieć o projekcie tak. Zwinna Szkoła. Nie Zwinna Szkoła, tylko Szkoła bez ocen.
Szkoła bez ocen, tak. Tak, my jako Fundacja Szkoła bez ocen właśnie będziemy realizowali od października taki projekt, który udało nam się jako fundacja pozyskać. Szkoła bez ocen. I w całej Polsce będziemy prowadzili debaty na temat oceniania. Jeżeli ktoś z Was jest chętny do tego, żeby wziąć udział w takiej debacie, bądź zorganizować ją na terenie swojej szkoły, bądź też być z nami w tym nieocenianiu, to bardzo mocno zachęcamy do kontaktu. Prosimy też, ponieważ jeszcze tak oficjalnie nie mówiliśmy o tym programie, na czym on będzie polegał, ale na pewno w najbliższym miesiącu będziemy potrzebować też już dobrych praktyk, bo mamy taką opisaną współpracę z mediami, więc jeżeli są tu nauczyciele, którzy chcą się do nas przyłączyć do tego programu i chcą też pokazać swoją dobrą praktykę i chcą budować taką społeczność nieoceniania, to też zapraszamy do kontaktu, jeszcze zanim te oficjalne jakieś wydarzenia się u nas na naszej stronie czy na Facebooku wydarzą. Tak, także jakby podsumowując też te elementy, o których Justyna mówiła, ale też zamykając kwestię zwinności w edukacji, to taka rekapitulacja pierwotna, używając trudnego słowa, to zwinność to inna organizacja pracy zespołów nauczycieli i też inne podejście do planowania. I tymi dwoma akcentami chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę na zwinność, bo na tym to się opiera. Jeżeli chcecie w Waszych szkołach innowacyjnie podejść do zarządzania właśnie placówką i zmienić swoją organizację pracy, to bardzo zapraszamy. Tak, tu jest błąd w mailu. Tak, właśnie to zobaczyłam. To nie spisujcie, a na stronie sobie wszystko znajdziecie. Czekamy na pytania, bo bardzo chętnie byśmy jeszcze odpowiedzieli, jeżeli jest taka potrzeba. Może macie pytanie co do wdrażania zwinności, czy zastosowania, czy efektywności pracy takiej metodyki. Na pewno. Także teraz chwila jest na to. Tak, jak przekonać do zmiany? To jest bardzo takie etapami. Wolną pracą, zmuszeniem do, może nie zmuszeniem, tylko stworzeniem przestrzeni do refleksji. Tak, ale po co też my tu jesteśmy i dlaczego powinniśmy się zmieniać. Tak, pierwszą rzeczą, która występuje w momencie, kiedy chcemy przekonać do zmiany, jest wytworzenie takiej potrzeby zmiany. Jeżeli ktoś poczuje potrzebę zmiany, to wejdzie w tę zmianę. Dokładnie, ale potrzeba nam też liderów, więc my po prostu zachęcamy właśnie do tego doświadczenia, w jaki sposób wprowadzać zmiany, bo my przede wszystkim zachęcamy najpierw dyrektorów do tego, żeby zdobyli kompetencje w przeprowadzeniu swojego zespołu do zmiany. Trzeba mieć też liderów. Jeżeli już macie taki pomysł na zmianę, to warto jest w swojej placówce zebrać liderów, którzy będą zapaleni tą zmianą, żeby dopiero potem przelać to na cały zespół. Jeżeli chodzi o debaty, to taki krótki plan naszego projektu jest taki, że zaczynamy szum medialny we wrześniu. W listopadzie planujemy zwinną konferencję z Edu Scrumem, zapraszamy w październiku, to jest troszeczkę obok projektu, ale już w listopadzie jest online konferencja, zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, informacyjna o projekcie. W styczniu mamy wizytę studyjną do Norwegii i od marca 2022 rozpoczynamy debaty po dwie debaty województwie. W każdym województwie, więc w każdym województwie się będziemy spotykać z Wami i potrzebujemy tam po prostu liderów, którzy nam pomogą w tych debatach. Szkołę na nasze biuro. Na razie szkoły na nasze biuro, a jak pojawi się jakiś formularz taki na stronie, bo albo przez Messengera. Tak, bo jeszcze jesteśmy tak na dniach przed podpisaniem umowy, więc nie chcemy oficjalnie jeszcze ruszać z zapisami, ale na pewno będziemy potrzebować. I też nie chodzi nam tylko o szkołę.
My chcemy zmianę robić od dołu. Jeżeli jesteś nauczycielem i jesteś jedyny w szkole, który myśli o tym, żeby nie oceniać, albo chcesz zrezygnować z podręczników, albo chcesz zwinnie pracować, albo jest 80 nauczycieli, a masz 5, którzy chcą po prostu zrobić zwinny zespół, to zgłoś się do nas. Powiedz, jest nasz 8 i chcemy być zwinni, a inni nie chcą. Mówimy spokojnie, to będziecie 8 i będziemy pracować z wami. Więc mówię, jesteśmy otwarci, nie musi. Ja jeszcze może jedno słowo tylko o tym ocenianiu, bo my tutaj, żeby się dobrze zrozumieć, jest rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania i ono w paragrafie 12 mówi o tym, że ocenianie to udzielanie informacji zwrotnej, tak bardzo upraszczając. I my jakby jako fundacja chcemy, żeby wszyscy nauczyciele przestrzegali prawa oświatowego i nie oceniali dlatego właśnie tą cyferką, bo ta cyferka nic nie daje i też ta cyferka jest trochę niezgodna z prawem oświatowym. Tak, także zachęcamy. Zwinnie pracować i dać innym przykład przed emeryturą. Rewelacja. Bardzo dobrze, powiem wam, że też są szkoły, które całe weszły w zwinność i mają 5 zwinnych zespołów i 6, który idzie bardzo wolnym tempem. To właśnie są te osoby, które czasami czekają do emerytury i nie chcą tak szybko wkroczyć w tą zmianę, albo może wcale nie chcą, ale dajemy im taki pomysł, żeby iść wolniej i dostosowywać się do tego świata, bo też muszą. Też muszą. Dobra, czy jakieś pytania jeszcze macie, kochani? Piszą. Piszą. Tak, piszą, więc czekamy na to, aż się pojawi. No my gorąco i serdecznie zachęcamy do tego, żeby pośledzić na nasze właśnie. 3 plus a 4 minus, dokładnie. No bardzo, bardzo ciężko. Skupiamy się na informacji zwrotnej. My wiemy, że nauczyciele mają dużo problemów z doświadczenia. Wiemy, że z formułowaniem kryteriów i właśnie celów i odnoszenie tego później do informacji zwrotnej. Ale to jest wszystko do zrobienia, bo my jesteśmy przekonani, że wszystko da się zmienić. Dokładnie. I zaczynamy tę zmianę od dołu. Oczywiście tam w trakcie się pojawiały, czy mamy kontakty z ministerstwem, czy piszemy pisma. Czekaj, tu Ewa, tak, notowałaś te pytania, my gdzieś nam uciekły. Może w tym trybie... Tak, a tam się pojawiło pytanie, prawda? Czy właśnie, czy są tylko odgórne, czy nie? Już nie wiem. Możemy wyświetlić? Powinieneś kliknąć, powinno się pojawić. Tak, ale nie wiem, czy to właśnie. O, jest. Powiem, że nie wiem, czy my jesteśmy tak bardzo mocno zdeterminowani, żeby akurat z menem się kontaktować. Ale dajemy zapytania. Natomiast wiemy, że tak jak tutaj ktoś wspomniał, system mamy w szkole. My sami sobie tworzymy system. I my raczej pomagamy szkołom w tym, żeby tak zapisywać zmiany. I myślę, że żaden minister nie jest w stanie zmienić każdego statutu, każdej rady pedagogicznej i każdej szkoły. Natomiast każda szkoła jest w stanie zmienić się sama i nauczyciele tutaj mają jakby największy na to wpływ. Dobrze, i tutaj jeszcze drugie pytanie, ile szkół w Polsce, tylko musimy przeczytać zwinności. Ponad 20 na pewno placówek, natomiast w tym roku otwieramy tylko taką przestrzeń do krótkich szkoleń, że wprowadź na przykład zwinny plan pracy, albo tylko plan nadzoru, albo wystartuj od jednego zespołu, czyli nie trzeba wejść do takiego projektu dużego zwinnej szkoły, żeby zacząć coś po prostu zwinnego. Jaki był artykuł? To nie wiemy, bo był wklejony. Nie, to ocenianiu. Paragraf 12 rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania. Dobrze, ile czasu szacujecie na wprowadzenie zwinnego zarządzania w szkole? Jest to projekt obliczony na 2 lata, natomiast po to, żeby wdrożyć i zobaczyć, czy to działa. Tak, natomiast samo takie jedno wdrożenie jednego modułu to taki jeden dzień szkoleniowy z dyrektorem i z nauczycielami i potem wdrożenie, bo
możemy nawet 3 moduły zrobić w ciągu 3 dni, ale potem i tak trzeba rok przepracować, żeby to wdrożyć i żeby to weszło. Także można to w rok zrobić. Żeby zadziałało. Natomiast żeby zwinność funkcjonowała tak w 100%, to jest około roku, żeby też były tak 1,5-2 lat, wtedy już się wszystko wypracuje, bo my też nie polecamy robić wszystkiego na raz i wszystkich zmian. Ja nie za bardzo rozumiem to pytanie, jak się ma zmienność do działań wolontariatu, bo to jakby są dwie różne rzeczy. I tutaj by trzeba było... Zwinność czy zmienność? Zwinność pewnie. Właśnie nie wiem do końca, może ktoś może po... Nie rozumiem tego pytania, bo wolontariusze raczej mogą pracować zwinnie, ale niekoniecznie w... Mogę pracować z nimi, jeżeli o to chodzi. Powiem tak, się indywidualnie. No, można być trenerem innej zwinnej zmiany, można też przyszłościowo przejść przez Akademię Zwinnego Dyrektora, natomiast samodzielnie zwinności raczej nie da się wprowadzić w szkole. Bo to jest praca zespołowa. Tak, my już mówimy, my tworzymy zespoły zwinne w szkole, więc indywidualnie nie da się wprowadzić. Można się tego nauczyć, wziąć udział w kursie i zachęcić swoich nauczycieli do tego, żeby taką pracę też zespołową wprowadzić. I mieć to po prostu na przyszłość, dla swojej wizji, to na pewno. Natomiast EduScrum zajmuje się pracą zespołową uczniów i tam indywidualnie. Tam jest właśnie, oni robią szkolenia indywidualne dla nauczycieli, bo każdy nauczyciel trafia do swojej klasy. Tak, natomiast tylko to chodzi o uczniów, a my jesteśmy dla dyrektorów. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie, to bardzo, bardzo dziękujemy. Chyba zacznę przekonywać się do Click Meetingu, bo dzisiaj było wyjątkowo dynamiczne spotkanie. Wyjątkowi ludzie, bo zabieraliście głos i byliście z nami w kontakcie i czuliśmy ten kontakt EduScrum. I czuliśmy ten wasz flow, można by powiedzieć. Też jest. Tak. Dziękujemy. I dziękujemy i zapraszamy przede wszystkim na zwinną konferencję już w październiku, którą właśnie organizujemy z EduScrumem, bo jesteśmy dwoma organizacjami zajmującymi się zwinnością, tylko my na etapie zarządzania, EduScrum na etapie pracy z uczniami, i ponieważ zwinność to współpraca, więc też razem współpracujemy. Scrum w programowaniu to może był inspiracją dla nas. Dokładnie, na tym się opieramy, tak, bo natomiast Scrum wywodzi się z programowania, środowiska IT, także tak, jak najbardziej. Natomiast my trochę to inaczej robimy i myślę, że te pomysły związane z pracą zespołową, z organizacją zespołów są doskonałe w szkole. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Polubiliście Click Meeting, słyszę. Ale to dzięki uczestnikom. Mówiłam, że fajni przechodzą na naszą konferencję. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Bardzo się łączę z wami w tym, że też jestem fanką czerpania z biznesu, bo ja mam takie poczucie, że jak coś w biznesie nie działa, to po prostu tego tam nie ma, tak? Bo dokładnie. Musi działać, bo muszą być potem pieniądze na to, żeby zapłacić ludziom i żeby to wszystko funkcjonowało. Więc jestem ogromną fanką tego, żeby zapożyczać, inspirować się tym, co tam można zrobić. I jak opowiadaliście o tym upraszczaniu dokumentów, czy o tworzeniu sensownych dokumentów, które będą wspierać pracę, a nie będą dodatkową pracą dla, nie wiem, dla idei chyba po prostu. No tylko dla idei. Dlaczegoż to? Dokładnie. No mogą być dla idei, ale mogą też być dla na przykład kuratorium, czy ale to jest tylko takie hipotetyczne dla kuratorium, bo powiem, że to większość, wielu dyrektorów robi to, że tak powiem, na zaś. Na wszelki wypadek, nie? Bo nie wiadomo, czy ktoś nie przyjdzie i nie spyta. Tak. Tego unikamy. Okej. Dziękuję wam serdecznie. Mega inspirujące wystąpienie. Widziałam mnóstwo pozytywnych komentarzy. Jestem przekonana, że przynajmniej z częścią spotkacie się na konferencji listopadowej, tak? Dobrze pamiętam. I październik i listopad. Z chęcią poinformujemy również na kanale DT w Szkole o tej konferencji, żeby jak najwięcej osób do was przyszło i mam nadzieję na spotkanie w innych realiach kiedyś może. Stacjonarnych. Trzymajcie się.